Jako ARPI Group posiadamy takie działy jak ARPI Reklamy, zajmujące się stricte jako agencja reklamą, ARPI Studio, zajmująca się materiałami wykończeniowymi, ARPI Dekoracje, zajmująca się wykończeniem wnętrz. Naszymi klientami są głównie osoby indywidualne, generalni wykonawcy oraz więksi lub mniejsi klienci, szczególnie hotele. Między innymi pracowaliśmy dla takich hoteli jak Bukowina Resort, Harnaś, Bachleda, Nosolowy Dwór. W wielu hotelach dostarczamy materiały dekoracyjne typu farby, dekoracje, sztukaterie, nawet i podłogi, ale my głównie skupiamy się właśnie na produkcji tych materiałów dekoracyjnych typu fototapety, obrazy, oznaczenia pokoi, oznaczenia restauracji. W tym momencie najbardziej skupiliśmy się na produkcji oraz oznaczeń, głównie chodzi o winefinding. Chcieliśmy stworzyć tapety pod specjalne zapotrzebowanie klienta. Coś, czego klient tak naprawdę na rynku nie kupi. Do tego szukamy materiałów unikalnych. Są to materiały, które ściągamy głównie z zagranicy. Mamy nowoczesny farb maszynowy. Myślę, że jeden z lepszych w Europie. Posiadamy najnowsze technologie druku fototapet. Nasza produkcja opiera się głównie na maszynach i technologiach ekologicznych. Stworzyliśmy wiele fajnych, ciekawych projektów, ciekawych rozwiązań, a nawet produktów, które są innowacyjne w skali kraju. Tworzymy różne nietypowe rozwiązania, które później oddajemy lub sprzedajemy firmom, które to wprowadzają do ciągłej produkcji. Zamierzamy zrobić ekspansję w Europę. Tworzymy, można powiedzieć, trzy kluczowe marki, które przedstawimy końcem tego roku. Do Biennale trafiłem przypadkiem. Zaprosił mnie mój znajomy, który kiedyś bardzo mi pomógł w pozyskaniu dotacji i miałem do niego duże zaufanie. Jak mnie przekonał? Mówi, słuchaj, przyjedź do nas, mamy fajny dzień branżowy, będzie wielu projektantów, a to jest moja grupa docelowa, z którą pracuję i w sumie czemu nie? Bardzo chętnie odwiedzę. Idea Biennale bardzo mi się spodobała, bo można powiedzieć, że ja głównie pracuję na rekomendacji. Pracując w mojej branży, pracujesz na poleceniach, czyli jeżeli zrobisz tą pracę dobrze, to poczta pantoflowa działa. Znajomy znajomemu, klient klientowi, projektant projektantowi, wykonawca wykonawcy. I tak to działa. Uczestnictwo w grupie dało mi bardzo dużo. Tak naprawdę mogę podziękować swojemu mentorowi, którego dostałem. On oddał mi jednego z bardzo kluczowych klientów, którego dla niego naprawdę to jest konkurencją. Udało mi się dzięki tej rekomendacji zrobić zamówienia na około 1 000 000 złotych. Była to produkcja i montaż fototapet w korporacjach. Biennale to nie tylko rekomendacje. Na nasze spotkania przychodzi wielu gości, z którym też możesz zrobić biznes. I w moim przypadku też tak było. Przyszedł do nas gość, który pisze dotacje unijne. Czyli pomaga pozyskać przedsiębiorcom dodatkowe środki na wdrożenie nowych usług, pozyskanie finansowania na zakup nowych maszyn. I tak właśnie stało się u nas. Udało nam się dwie dotacje pozyskać, które są zakończone sukcesem. Trzecia jest w trakcie. Jedna to jest Go to Brand, czyli targi zagraniczne, w których będziemy uczestniczyć. Druga to jest możliwość pozyskania finansowania na budowę hali, zakup nowego parku produkcyjnego. Wartość dotacji całego projektu w granicach 6 milionów złotych. Biennale pokazał mi, że mogę się wyspecjalizować w konkretnej branży, żeby nie robić wszystkiego. Więc na tych spotkaniach, szkoleniach, doświadczeniach, rozmowach z innymi przedsiębiorcami podjęliśmy w firmie decyzję, że obierzemy jakiś jeden kierunek i można powiedzieć, stało się to dzięki uczestnictwie w Biennale. Myślę, że takie trzy kierunki dla przedsiębiorców byłyby najlepsze. Pierwsze to są startupy. Firmy, które zaczynają przygodę w biznesie, mają ciekawe pomysły, świeży umysł i chcą coś zrobić. Biennale jest rewelacyjną organizacją, gdzie mogą pozyskać nowych klientów. Drugi to są przedsiębiorcy, którzy chcą wskoczyć na inny level. Było to w naszym przypadku, gdzie prowadziliśmy biznes, ale chcieliśmy zrobić coś więcej, pozyskać nowych klientów, bardziej kluczowych, zeskalować swój biznes. Oraz trzeci rodzaj przedsiębiorców, którzy by chcieli bardziej ugruntować swoją pozycję. Czyli mają bardzo fajny biznes, mają swoich klientów, chcieliby bardziej rozszerzyć, pozyskać kontakty, może wnieść coś świeżego do swojego biznesu, przeszkolić może swoją kadrę. Jest to bardzo dobre rozwiązanie.